Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła budżet na rok 2023. W planach są wydatki na poziomie 215 milionów, w tym na inwestycje przewidziano 23 miliony złotych. Nie ukrywam, że ten budżet był budżetem bardzo trudnym. Właściwie z roku na rok widać, że sytuacja samorządów się pogarsza. Takie sygnały do nas docierają od zaprzyjaźnionych powiatów. Natomiast jeśli chodzi o powiat gnieźnieński, to udało nam się przy budżecie na poziomie 198 milionów, takie będziemy mieli przychody, a wydatki 215 milionów, dużą część pieniędzy skierować na inwestycje. Między innymi w oświatę, w zdrowie, w edukację. Jak wcześniej powiedziałem, to co jeśli chodzi o inwestycje dla nas jest najbardziej istotne, to przede wszystkim proces scalenia szpitala. Co to oznacza? Otóż od samego początku, kiedy był budowany nowy szpital, była koncepcja, żeby to, co jest na Jana, w pewnym momencie przenieść na ulicę 3 Maja. Czyli powstanie jeden duży szpital, naprawdę, który będzie przede wszystkim optymalizował bieżące wydatki. Ja z tym mamy dzisiaj poważne problemy. To po pierwsze. Po wtóre, chcemy wybudować halę sportową przy ulicy Cieszkowskiego. Czeka nas duża inwestycja, jeżeli chodzi o liceum numer 1. Kolejne inwestycje, jeżeli chodzi o geodezję. Także na samą oświatę chcemy w tym budżecie przeznaczyć 24 miliony. Bardzo pokaźna kwota. Mam nadzieję, że mimo, że ceny zaczynają być coraz wyższe, uda nam się te postępowania inwestycyjne doprowadzić do końca. Opozycja nie poparła budżetu i wskazywała, skąd taka decyzja. Nie jest możliwym, aby Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poparł projekt budżetu powiatu gnieźnieńskiego na 2023 rok. I odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego tak się stanie? Ponieważ dzisiaj w kontekście wszystkich wydatków, które zapisane są w budżecie, mieszkańców naszego powiatu interesują przede wszystkim dwa. I mieszkańcy zadają fundamentalne pytanie. Co ze szpitalem? Co ze służbą zdrowia? Co z drogami? Jeżeli chodzi o drogi, ta kwota jest kwota zapisana w projekcie tego budżetu na 2023 rok. Jest mniejsza od tej zeszłorocznej. Poza tym zarząd powiatu trochę wprowadza w błąd mieszkańców, mówiąc o tym, że pieniędzy na drogi będzie więcej. Oczywiście w wydatkach inwestycyjnych, które są zaplanowane, jest zapisane milion złotych więcej, ale trzeba pamiętać, że tym samym zmniejszamy wydatki bieżące, a więc te pieniądze, które idą na bieżące utrzymanie dróg. Natomiast wydatki inwestycyjne, no proszę Państwa, jeżeli w ciągu roku będą inne potrzeby, no to z tych wydatków inwestycyjnych środki będą ściągane. Nie ma się co oszukiwać. Zresztą było to praktyką w latach poprzednich. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ja tylko przypomnę, w ubiegłym roku na działania związane z gnieźnieńskim szpitalem zapisaliśmy w budżecie kwotę ponad 2 milionów złotych. W tym roku jest to 1 700 tysięcy złotych, z czego większa część to są pieniądze na inwestycje, na przeniesienie szpitala z Jana na 3 maja, scalenie dwóch budynków. No niestety, dzisiaj, kiedy rozmawiamy z panem starostą i pytamy się o szczegóły, pytamy się o harmonogram, pytamy się o kosztorysy, nie uzyskujemy żadnych odpowiedzi. Wiemy tylko, że taka kwota jest potrzebna, ale nie wiadomo na co. Poza tym kwestią dla nas bardzo sporną, którą poszczególiśmy wielokrotnie, pracując przy budżecie podczas komisji, jest sprawa zadłużenia szpitala. Pan starosta jasno powiedział i widzimy także to w budżecie, że nie ma chęci, aby spłacać zadłużenie szpitala, a taka potrzeba na pewno już wiosną powstanie, aby takie pieniądze wzorem lat poprzednich na rzecz szpitala przekazać, a takie zachowanie powiatu sprawi, że lawinowo będziemy zadłużać gnieźnieński ZOS. No, jakie będą tego konsekwencje, sami możemy sobie wywnioskować. W sesji uczestniczyło 26 radnych. 19 głosowało za przyjęciem nowego budżetu, a 7 było przeciwnych.